Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Mateusz, ten Janisz, komentarista Janiszewski i będę dla was dzisiaj komentował spotkania nie byle jakie, spotkania naszej ulubionej ligi Proper 4, a dzisiaj ze mną już w studiu są kapitanowie obu drużyn, czyli kapitan eFootballista.pl, czyli Iceman, no i oczywiście znany i lubiany Jacek Rawamas, kapitan oczywiście drużyny Pet Shop Boys. Witam panowie. No, może no, tylko nie wiem, co powiadasz. Grają dzieci Pest My Club Polska, przepraszam. Tutaj Haniola. O, przepraszam, najmocniej. Wychowani na Pesie Arturek. Siemano. O kurde, przepraszam, najmocniej. W takim razie musimy tutaj przekombinować się z planszą, ale wydaje mi się, że jest to do zrobienia. W takim razie dajcie sekundę, zrestartujemy. Przepraszam, najmocniej, dostałem błędne info, ale dobra, to sekundka i wracamy na wizję z poprawną transmisją. Ciekawe, czy to się wszystko tutaj już nam naprawiło na streamie. Mam nadzieję, że tak. Choć nie jestem do końca o tym przekonany. Warto to sprawdzić. Wszystko powinno niby działać, ale nie jestem pewny. Tak, wszystko działa fantastycznie, a więc dzień dobry. Witamy raz jeszcze. Tutaj już wszystko naprawione w studiu. Ze mną oczywiście Haniola i Arturę. Siemanko panowie, przepraszam za mój błąd, jak zwykle muszę jakąś lekką wtopę zaliczyć dzisiaj, troszkę większą. Siemanko panowie. Siemano. Wieczorem. No to co, może od początku. Artur, powiedz mi taką rzecz, jakie nastawienie u was w drużynie? Czy dzisiaj celujecie w zwycięstwo bezapelacyjnie, czy tutaj będziecie kalkulowali każdy punkcik? No powiem tak, no jak zwykle bojowe, ale też mamy świadomość, że przeciwnik jest no, trudny, nie ukrywajmy tego. No, zobaczymy, jak to po prostu się ułoży i my oczywiście, że postaramy się zagrać o zwycięstwo, ale szanujemy przeciwnika i no, mamy świadomość, że po prostu o zwycięstwo będzie trudno, także remis też nas zadowoli. Okej, okay. Haniola, powiedz mi taką rzecz w takim razie. Ty ostatnio miałeś troszeczkę taki przebieg meczu niekorzystny. Z tego co pamiętam, kiedy ja komentowałem akurat twoje spotkanie. Powiedz mi, jak dzisiaj nastawienie? Czy czujesz, że utrzesz nosa tutaj Arturowi? Czy jednak też troszeczkę zachowawczo podchodzisz do tego spotkania? Nie no, witam jeszcze raz wszystkich. Oczywiście chcemy wygrać mecz. Wiadomo, tylko że wiadomo, że w e-football jest, wszyscy gracze, jest bardzo powyrównany poziom i tak naprawdę zawsze może dysponować dyspozycja dnia. Mecz się może tak ułożyć. Ja ostatnio straciłem bramkę zaraz na początku meczu i niestety nie udało mi się dogonić, mimo wielu dogodnych sytuacji. Tak, dokładnie, panowie. Tak będziemy grali do końca. Trzeba zawsze walczyć, nie poddawać się, bo ta gra jest tak nieprzewidywalna. W ostatnich minutach potrafią wpaść w kilka bramek. To prawda, to też jest jakaś wartość trochę tej gry, że jest nieobliczalna, szczególnie wartość, kiedy oglądamy te pojedynki. No ale co, to w takim razie powiedzcie mi, bo nie wierzę w to do końca, że tak zachowawczo. Jedna drużyna na trzecim miejscu, druga drużyna na czwartym miejscu, no także tutaj będzie na pewno spora rywalizacja, no bo teraz w końcu bezpośredni wynik, no i warto zwrócić uwagę, że ten, kto wygra, będzie tutaj na czubie. No słuchajcie, mamy 19.59, więc ze względu na to, że lekka obsuwa, to możecie już uciekać się, łączyć się ze spotkaniami, żebyśmy mogli wystartować o równych godzinach, bo to jest też bardzo, bardzo ważne. Także dziękuję panowie za wywiad i przepytam was troszkę bardziej już po meczach. Tam będziemy mieli trochę więcej spokoju i więcej wiedzy, jak to będzie wyglądało. Dzięki, dobry znak i powodzenia. Dokładnie. Kapitan dla kapitana i tej drużyny przeciwnej. Dokładnie, powodzonka panowie. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Za co cenię przede wszystkim nasz kochany tutaj eFootball, za to, że panowie są naprawdę zawsze bardzo miło nastawieni. Kultura, klasa, nie ma jakichś niepotrzebnych nerwów. No chyba, że ewentualnie takie nerwy gdzieś tam pojawiają się być może na zapleczu, tam gdzie my tego nie widzimy. Może tam jakieś troszeczkę mniej wybredne słowa padają, choć raczej bym chłopaków o to nie podejrzewał. Nie brzmią na takich, którzy mieliby gdzieś tam troszeczkę utrzeć sobie wzajemnie nosa gdzieś tam w kuluarach. No ale różnie bywa. Kto wie, może któregoś dnia trafimy na dwóch takich kapitanów, co nie darzą do siebie sympatią. No i wtedy też podejrzewam, że i obrót takiego
takiego wywiadu może nabrać dużo większych kolorytów. No ale ja osobiście cenię sobie właśnie tą klasę, którą prezentują nasi zawodnicy. Mi to sprawia przyjemność z takimi ludźmi mieć kontakty. No a więc, moi drodzy, za sekundkę już będziemy przechodzili do spotkań. Także ja już tutaj ostatnie szlify, żeby wszystko działało. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o transmisję, bo na początku delikatna wtopa z mojej strony. No ale czym by był stream ze mną, gdybym delikatnej wtopy nie zaliczył. Dlatego tutaj już chciałem po prostu zdjąć presję z zawodników, żeby zobaczyli, jak to wygląda wszystko u nas, jak to się prezentuje, no bo też powiedzmy sobie szczerze, kiedy zobaczą, że coś tu jest nie tak, to też być może oni będą mieli troszeczkę większy luz do tego, że jeżeli popełnią błąd, no to też ich drużyna im to wybaczy, bo każdy popełnia błędy, tylko ten, co nic nie robi, ich nie popełnia, a wątpię, żeby ktokolwiek chciał się zaliczać do właśnie tej grupy. Także moi drodzy, ja już tutaj, tak jak wspominałem, ostatnie szlify, tak żeby wszystko nam tu się pięknie prezentowało. Zadbam o detale, że tak powiem. Widzę, że jeszcze panowie tutaj już się zbierają do pojedynków swoich, ale jeszcze te pojedynki nam się nie zaczęły, także mamy tutaj jeszcze chwilkę czasu. No jeżeli mamy chwilkę czasu, no to w takim razie, moi drodzy, pozwolę sobie zaprezentować wam, jak wyglądają intra obu zespołów i na tyle, na ile będzie to możliwe czasowo. A jeżeli już się będą zaczynały mecze, no to wtedy trochę skrócę te intro i już wrócimy sobie z komentarzem. A na ten moment, moi drodzy, w takim razie zapraszam na intro PS My Club. ボール一つ
No i moi drodzy, już przechodzimy do pojedynków, bo za sekundkę będą rozpoczynane, ale właśnie przypomnijmy, kto gra na jakich pozycjach. W pierwszym meczu Haniola kontra LM77, w drugim spotkaniu Mati Player kontra Fajka 1987, na trzeciej murawie zagra Rudy The One kontra Maniek. No a czwarta murawa to nikt inny jak Grabek kontra X Ratan, także no, znani zawodnicy, lubiani. No też warto zwrócić uwagę, że przypomnijmy, drużyna My Club Polska, w zasadzie dzieci z My Club Polska na pozycji numer 3, za to wychowani na PS-ie w tabeli w tym momencie na pozycji numer 4, czyli będziemy mieli tutaj taki swoisty pojedynek o topkę tabeli, tak, o pierwszą trójkę, także no kiedy jak nie teraz, jeżeli można jakiś pojedynek nazwać ważnym, ważniejszym niż inne, no to na pewno te z bezpośrednim rywalem w tabeli, bo to jest zawsze taki dodatkowy smaczek. Widzimy, że zawodnicy już przychodzą do spotkań, kończy się im czas na ustawienia, także praktycznie synchronicznie zaczniemy wszystkie spotkania, co daje mi już bardzo dużą przyjemność z jednej strony, a z drugiej pełną świadomość tego, że prawdopodobnie mój język dzisiaj znowu będzie miał trudne zadanie, żeby za wszystkim nadążyć. Widzimy oczywiście oba zespoły teoretycznie nominalnie w niebieskich strojach, gdyby grali jako gospodarze, no bo mamy po jednej stronie Chelsea, po drugiej Inter Mediolan, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało, no bo już zaczynamy swoje nasze spotkania. No i widzimy, że na razie jeszcze oczywiście nie padła bramka, ale mamy dopiero początek meczu. Także na spokojnie możemy tutaj zaczekać, choć coś się zaczyna tam kotłować u Hanioli, widzę. Haniola to oczywiście zawodnik, na którego możemy liczyć, jeżeli chodzi o efektowne akcje. No on zdecydowanie to potrafi, no ale zobaczmy, jak tam się nam to rozwija na drugiej murawie. Tutaj oczywiście Mati Player kontra Fajka, także też jestem wielkim zwolennikiem tego pojedynku. Obaj zawodnicy, którzy wiedzą, jak strzelić bramkę swojemu rywalowi. Czasami też ich blok defensywny nie jest do końca szczelny. No ale umówmy się, jeżeli chodzi, jeżeli umiesz strzelać bramki, no to twój blok defensywny nie musi być zawsze do końca szczelny. Ale zobaczmy teraz już na pierwszym boisku. Tam się zagotowało w meczu Hanioli i oczywiście LM77 w tym momencie tutaj LM przycisnął i zobaczmy, czy będzie z tego bramka. Nie, na ten moment mamy spalonego, więc cały czas nie dzieje się tam nic, ale w drugim spotkaniu, proszę Państwa, już Mati Player wychodzi na prowadzenie, także Fajka będzie musiał gonić wynik. No bardzo mocno dysponowany ten zawodnik. Wspominałem przed chwilą, że oni dużo strzelają, także raczej nie przewidywałbym, żeby ten mecz zakończył się z jedną bramką. Strzelcem bramki Lautaro Martinez, no i oczywiście kontrolowany przez Mati Playera. Mati Player po raz kolejny na naszych transmisjach udowadnia, że on potrafi grać atrakcyjny futbol, ale zobaczmy raz jeszcze, co tam się dzieje, bo Mati Player chyba idzie za ciosem, tym razem Lukaku sam na sam, no i doskonale wykorzystuje sytuację, nie dając szansy bramkarzowi, a w zasadzie może dając, tylko bramkarz położył się jeszcze przed strzałem, ułatwiając Romelu Lukaku, no i Mati Player wychodzi bardzo szybko przed 10 minutą na dwubramkowe prowadzenie. Teraz widzimy, cieszy się, zobaczymy, czy dostaniemy powtórkę od Matiego, dokładnie tak, mknie tam z piłką Lukaku. No jeżeli nie możesz
Aj, no i przewinął nam powtórkę, no niestety. No jeżeli nie możesz dogonić Lukaku, no to znaczy, że nie jesteś najszybszym obrońcą. No Lukaku ma siłę, ma wzrost, ma wykończenie, gra głową na poziomie ekspert, zastawienie się jak najbardziej, no ale demonem szybkości to ten pan nie jest. Także tutaj no trzeba przyznać, że doskonałe zagranie tam chyba od Lautaro Martineza posłane przez Matty Playera. No i daje już nam drugą bramkę w tym czteromeczu. Reszta spotkań na ten moment 0 do 0. Także widzicie, jak bardzo wyrównane są te spotkania. Acz zaznaczam, nie skreślajcie jeszcze tutaj Fajki, bo Fajka to jest nie byle jaki zawodnik. Ten pan umie naprawdę tutaj przyfasolić. Także myślę, że tu się może naprawdę jeszcze pomieszać. A dwie bramki to według Czesława Michniewicza najbardziej niebezpieczny wynik. Także Matty Player musi uważać. A tam Elem na pierwszym boisku znowu zasiał trochę strachu w szeregach Hanioli. No, ta pierwsza połowa widać dobrze się układa. Zdecydowanie na pierwszej murawie dla wychowanych na PS-ie. No, ciężko powiedzieć to samo o drugiej murawie. Tam naprawdę duże, duże problemy Fajki. No, ale zobaczymy, jak będą się układały inne spotkania, bo oczywiście przypomnijmy, że no, tutaj są rozgrywki drużynowe, także w momencie, kiedy nawet ty polegniesz, no to jeżeli twoja drużyna wygra, to to jest najważniejsze, gdyż punkty do ligowej tabeli wędrują dla ciebie. Ale zobaczmy, na pierwszym spotkaniu teraz była naprawdę niebezpieczna sytuacja. Aubameyang dopadł do piłki, próbował uderzać po boku ten szybki, zwinny zawodnik, ale niestety to nie wyszło. Obronił w ostatniej chwili bramkarz i teraz będzie próba z rzutu rożnego. Zobaczmy, co ciekawego wymyśli tam LM77. Przybliżymy troszeczkę tą pierwszą murawę, oddajmy królowi co królewskie, a w zasadzie kapitanowi co kapitańskie, albo może co kapitalne. No, w tym wypadku słabe wykonanie akurat tutaj rzutu rożnego i będą musieli kombinować dalej na innych murawach. Widzimy, że duży spokój, no ale zobaczmy sobie, zerknijmy bezpośrednio tym razem na spotkanie Rudy De Juan oraz Maniek. No, kamera troszeczkę taka, bym powiedział, z satelity chyba od Elona Muska bezpośrednio narzucona, ale zobaczmy, pięknie tam Maniek próbował, podcinka za plecy rywala, aż tam na takim ślizgu w locie musiał to wybijać, także no popisał się umiejętnościami defensywnymi jeden z zawodników Interu Mediolan. Także no tutaj dwóch z kolei takich zawodników, których wydaje mi się będziemy mogli podziwiać bardziej za chłodną, kalkulacyjną grę. Oni ważą każdą bramkę, bardzo rozsądnie podchodzą do każdej sytuacji. Także akurat wydaje mi się, że w tym trzecim spotkaniu Rudiego De Juana kontra Maniek, no to tam może być niebezpiecznie, ale zobaczmy w pierwszym spotkaniu to, co mówiłem. Elem skubał i wyskubał. Piękna podcinka w pole karne Hanioli, no i Pierre-Emerick Aubameyang, a może Aubameyang, zależy kto jak woli wymówić, no, wyprowadza na prowadzenie Elema, także Haniola musi gonić wynik, ale mnie to cieszy, bo rozdrażniony Haniola to dobry Haniola, także zobaczymy. Co prawda w ostatnim pojedynku nie udało mu się nadgonić już tej straty, którą wygenerował przeciwnik w pierwszej połowie, no ale może w tym będzie inaczej. A my z kolei widzimy, czy padła bramka na drugiej murawie. Dokładnie tak, z rzutu rożnego tyle widzieliśmy, bo akurat obserwowaliśmy, co się dzieje na pierwszej murawie. Także tak jak wspominałem, Fajka odgryza się Matiemu jeszcze przed końcem pierwszej połowy, a w zasadzie dopiero w połowie tej połowy, no bo chłopaki tam zmieniali troszeczkę w ustawieniach, żeby komfort zarówno gry, jak i oglądania były zwiększone. Także tutaj widzimy, były delikatne zmiany, no ale koniec końców, no, zwiększa to atrakcyjność, ale zobaczmy, przenieśmy się tam od razu, bo być może coś z tego będzie. Tak, dokładnie, 3 do 1, Matty Player jest bezczelnie niebezpieczny pod bramką rywala, Fajka oczywiście też, no ale tak jak wspominałem, po pierwszej bramce, że ten mecz tak się nie zakończy. No i co, miałem rację? Chyba tak. 3 do 1 już w pierwszej połowie, no i ja wciąż podejrzewam, że to jeszcze nie wszystko. Także zobaczmy, na trzecim i czwartym spotkaniu mamy w tym momencie przerwę. Jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie, tam jeszcze końcóweczka, a w drugim spotkaniu jeszcze troszeczkę obejrzymy, bo tak jak wspominałem, mieliśmy tam przed chwilą kilka przerw technicznych, więc tutaj chłopaków będziemy mogli obserwować i bardzo fajnie, no bo jeżeli oni zamierzają grać tak ofensywnie, no to fajnie by było, gdyby końcówka była z nimi sam na sam, żeby tam podkręcić jeszcze troszeczkę tempa. Robi się naprawdę, naprawdę gorąco. Ta druga murawa, no to naprawdę tymi bramkami mogliby rozdzielić wszystkie inne spotkania. W pierwszym pojedynku LM bardzo mocno zaczął, potem udało mu się strzelić bramkę, ale teraz widzimy, że coraz częściej dochodzi do głosu Haniola. Wiemy, jak to bywa w naszym e-futbolowym świecie.
połowy lubią być bardzo nierówne, lubią być takie pod szyldem jednego zawodnika, więc jeżeli widzieliśmy w pierwszej połowie, moim zdaniem, delikatną dominację przeciwnika Hanioli, czyli LMA77, no to w drugiej połowie może być zupełnie inaczej. Kiedy to zawodnik Michaela Polska dojdzie do głosu, no to może być naprawdę, naprawdę niebezpiecznie dla jego przeciwnika, czego mu oczywiście życzę, no bo to zwiększy tylko atrakcyjność spotkania. To, co życzylibyśmy sobie najbardziej. A teraz zobaczmy, czy tam padła druga bramka. Nie, mieliśmy doskonały strzał Fajki, także no... Już nie będę mówił, że wspominałem o tym. Po prostu zapamiętajcie, mecz Matty Player kontra Fajka to jest naprawdę coś, co warto by było nawet obejrzeć w całości, bo ci panowie nie kalkulują, oni wiedzą, jak urwać siatkę, jak nawet czasami może urwać nogę przy strzale, bo to, co oni prezentują w ofensywie, to jest czysta przyjemność. I zobaczmy, jeszcze raz próba wcinki, to naprawdę... Sprytnie, ale tutaj równie sprytnie zachował się Matty Player w defensywie, a więc wracamy do naszej multirelacji i zobaczymy, co wykombinują nam teraz nasi zawodnicy. Widzimy cały czas chłodna kalkulacja na trzeciej i czwartej murawie, no ale zobaczmy też i u nich, co się dzieje. X-Ratan kontra Grabek. Grabka akurat chyba nie miałem jeszcze okazji oglądać osobiście, także bardzo jestem ciekawy, co ten zawodnik nam zaprezentuje. Teraz widzimy lewą stroną będzie próbował atakować, przesunięcie do ataku, no i niezłe wypuszczenie Barelli. Barella oddaje piłkę Lautaro Martinezowi, no czy może to będzie ten moment, w którym padnie bramka? No widzimy, duża zachowawczość, no i jednak będą musiały tu się pojawić jakieś delikatne chyba przyspieszenia, jeżeli tu ma paść bramka, chyba że chłopaki są zadowoleni z obrotu sytuacji, no nie wiem, bardzo zachowawczo grają, bardzo zachowawczo. Pytanie, czy to jest kwestia szacunku do przeciwnika, czy raczej właśnie dochodzi tutaj stres, że w momencie, kiedy się przegra swój pojedynek, no to mniej lub bardziej, nawet jeżeli gra się dla zabawy, zawodzisz resztę swojej drużyny, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś tak na przykład kalkuluje, no to wtedy pojawiają się takie sytuacje, że właśnie bardziej zachowawczo ktoś operuje piłką, troszeczkę bardziej skupia się na defensywie, no ale na pewno nie można tego powiedzieć o meczu numer 2 i właśnie zobaczmy, czy tam nie będzie kolejnej sytuacji. Zrobiło się niebezpiecznie, no i prawie raz jeszcze Matty Player tutaj ukąsił, ale tym razem bardzo czujny w defensywie Fajka i nic nie pozwolił swojemu rywalowi zrobić. Zobaczmy teraz z kolei, co tam ciekawego prezentuje się na boisku u Hanioli. Ja powiedziałem, że on teraz powinien przejąć prym, ale widzę, że tutaj Elem nie zamierza odpuszczać i on wciąż będzie atakował, choć Aubameyang prosto w blok rywala. Teraz naprawdę niezła kontra. Brozovic prawą stroną do środkowania, ale nie trafia do żadnego z zawodników Hanioli. No i tutaj będzie trzeba jeszcze pokombinować. No życzę Hanioli, żeby nie skończył się ten mecz w ten sposób. To nie też tak, że życzę źle wychowanym na PS-ie, broń Boże, tylko po prostu Haniola w poprzednim pojedynku no też przegrał 1-0, gdzie miał masę sytuacji i naprawdę nie zasłużył na taki wynik. Ale zobaczmy, co się wydarzyło na czwartej murawie. Tam na prowadzenie wychodzi drużyna Chelsea, czyli... Jeżeli dobrze widziałem po strzale, chyba Aubameyanga, X-Ratan zdobywa bramkę. No i zaczyna nam się tutaj kotłować w tych spotkaniach. Zobaczmy, aż piękna bomba po boku, wystawka na przedpole i lewą nogą nie dał szans bramkarzowi. No i Inter musi gonić straty, a my zobaczmy, co się dzieje na innych stadionach. Na ten moment delikatna stagnacja, tutaj spokój. No i pytanie, jeżeli panowie między sobą się komunikują, no to teraz może być podkręcone delikatnie tempo, no bo widzimy, Matty Player oczywiście wygrywa swój mecz, no ale jeżeli chodzi już o czwarte boisko, tam przywodzi X-Ratan, także mamy wyrównany bój. Jeżeli z kolei chodzi o trzeci pojedynek, no to tam Rudy Doan z Mańkiem mają remis, no a oczywiście w pierwszym spotkaniu Haniola z LM22 na ten moment przegrywa 0-1, także no, moi drodzy, wychowani na PS-ie z czwartej pozycji wygrywają z drużyną na ten moment z trzeciej, ale zobaczmy, już się to zmieniło, oczywiście, że tak. No i przechodzimy na trzecią murawę, żeby zobaczyć, jak wpadła bramka dla zawodników w niebieskich strojach Interu Mediolan. No nie zobaczymy, znowu delikatnie za szybko urwana. W 69 minucie bramkę strzelił Korea i widzimy, że tam... jakieś zmiany dodatkowo weszły. Maniek tutaj
Musi odrabiać straty, no bo Rudy De One wskoczył na wyższy bieg, no i wydaje mi się, że ciężko będzie go dogonić, bo oni bardzo zachowawczo, tak jak wcześniej wspominałem, oni w defensywie są bardzo mocni, a więc zobaczmy, jak to wygląda na multirelacji, żeby już żadna bramka nam nie uciekła, gdyż chcielibyśmy zobaczyć wszystko. No wiadomo, że czasami może uciec, ale no lepiej, żeby nie uciekło. No teraz bardzo dobre zagranie było na drugiej murawie, tam Matty Player bardzo bliski tego, żeby dopuścić rywala do strzału i do sytuacji sam na sam. W ostatniej chwili wyszedł bramkarzem bardzo czujnie, bardzo świadomie, także ten zawodnik wie, o co chodzi w tej grze. No i jeżeli dobrze widzicie, znaczy jeżeli widzicie tak dobrze jak ja, co się dzieje, no to mamy w tym momencie ogólny remis. Dwa mecze, gdzie wygrywają zawodnicy Chelsea, czyli w pierwszym spotkaniu jest to LM22, no i w czwartym spotkaniu wygrywa X-Ratan, za to na drugiej, trzeciej murawie mamy dominację Interu Mediolan, także na ten moment remis, no drużyny bezpośrednio koło siebie w tabeli, także widzimy też to tutaj, ale zobaczmy, pięknie tam teraz przyatakował znowu LM22, także no Haniola tutaj w opałach. Widzimy rzut rożny, zobaczymy, czy coś się uda z tego rzutu rożnego więcej wykombinować. Widać, że zawodnicy Chelsea przy piłce, tutaj Haniola chyba postawił na bardziej defensywny styl, na kontry, no albo po prostu tak dobrze dysponowany jest LM22, przepraszam. Tu ma LM22, tam ma LM77, także wybaczcie mi, ewidentnie tutaj kolega lubi liczby. Zobaczmy, jak to jeszcze raz wygląda na murawie i zobaczmy, padła bramka w trzecim spotkaniu, czyli Maniek tym razem odgryzł się Rudiemu De One, tam gdzie zapowiedziałem, że bardzo ciężko będzie mu nadrobić bramkę, jak się okazuje, wcale nie tak ciężko. No i teraz mamy otwartą sytuację do tego, żeby jeszcze tutaj namieszać. Wszystko jest możliwe. Remis 1-1, 86. minuta, no i na ten moment przy piłce Maniek, więc zobaczymy, czy coś tutaj wyskrobię, ale nie, jednak nie, więc wracamy szybciutko do multirelacji, no bo czym szybciej nam te minuty umykają, tym bardziej jesteśmy ciekawi, co się może zmienić. I na czwartej murawie również udało się Grabkowi doprowadzić do remisu w 78. minucie. No także robi się naprawdę, naprawdę remisowo. Pięknie się to ogląda, kiedy te wyniki przeskakują. W mojej głowie kalkulator już dawno się zepsuł, więc nie jestem przekonany, kto teraz wygrywa, ale możemy zerknąć i zobaczyć. Może sami będziecie ode mnie troszeczkę mądrzejsi. Ale teraz zobaczcie, czy wy to widzicie. To jest to, co zapowiedziałem, czyli bramka Hanioli. Tego mu życzyłem i to się wydarzyło. Na 1-1 w 86 minucie, no będzie bardzo ciężko LM-owi tutaj wrócić, a może jednak, no bo na pewno podłamany, miał bardzo dużo tych sytuacji, no ale wspominałem, że połowy lubią się układać inaczej, no i tutaj zdecydowanie taki chłodny styl Hanioli przyniósł efekt, no i zobaczymy, jak to dalej wygląda. Mamy trzy remisy, moi drodzy, mamy trzy remisy po 1-1. No i mamy jedno wygrywanie Matty Playera, który właśnie teraz był bardzo bliski tego, żeby strzelić bramkę. Czyli słuchajcie, ale by było, jeżeli w tych trzech meczach by padły faktycznie remisy i tylko Matty Player by wygrał, no bo wtedy to naprawdę jego drużyna powinna być mu wdzięczna, bo będzie takim jednoosobowym czynnikiem, który bezpośrednio sprawił, że oni wygrali, no bo w pozostałych trzech spotkaniach widzimy, jak te drużyny są wyrównane, mamy wszędzie 1-1, jeszcze tam będzie Haniola chyba coś kombinował, widzimy jakieś delikatne zmiany, tutaj Matty Player w 69 minucie znowu wychodzi z kontrą, no tam jest akcja za akcją, akcja za akcją, także bardzo fajnie, że zostanie nam ten mecz do końca, że zostanie nam ostatni, bo tam jest dużo zmian, więc zobaczymy dużo, dużo więcej niż innych spotkań. Widzimy teraz na trzeciej murawie, coś tam się wydarzyło, czy to już jest koniec meczu? Chyba tak, tak mi się wydaje, albo faul. Z tym, że to już są ostatnie sekundy. Tak, faul, czyli zobaczmy, bo to są ostatnie sekundy i zobaczymy, czy coś się tam jeszcze uda wykombinować zawodnikom Chelsea. 94. minuta, a tylko 3 były doliczone. Także tutaj Maniek bezapelacyjnie ma jako ostatni okazję zmienić wynik tego spotkania. Zobaczymy, czy coś się uda, ale nie. Kopnął w mur, czyli gdzieś tam presja zawodnika wykonującego zdecydowanie go przerosła. No i mamy w tym momencie remis Grabek XP z Ratanem, mamy remis Rudy De One z Mańkiem, no i zostały nam dwa spotkania z meczu numer 1 i mecz numer 2, czyli oczywiście Haniola LM, no i oczywiście Matty Player
kontra Fajka i zobaczmy na pierwszej murawie, jak to się prezentuje, bo tam jeszcze do rzutu rożnego podchodzi nie kto inny jak LM22, zmienił teraz na Masona Mounta. Zobaczymy, co młody zawodnik Chelsea, reprezentant Anglii, pokaże z rzutu rożnego. Dośrodkowanie, ale udało się Hanioli uprzedzić swojego przeciwnika, także dobrze. Widzicie, mamy już trzeci remis, 1-1. No i teraz cała nadzieja w Fajce, że po prostu odpali. No ale kto ma odpalić, jak nie Fajka, tak? No to chyba nawet jego ksywa mówi sama przez się, że po prostu jeżeli liczyć na jakiś ogień z czyjejś strony, no to zdecydowanie ze strony Fajki. No i takiego ognia potrzebuje zdecydowanie teraz jego drużyna. Oni mają 83. minutę, no i po prostu wygranej potrzebują jak powietrza. No, nie wiem, co miałby tutaj zrobić, no bo Matty Player to nie jest zawodnik, który łatwo daje sobie wbijać bramki, ale zobaczmy, no teraz tak mało zabrakło. Co zrobił Christian Pulisic? No posłał piłkę bezpośrednio, chyba lotem ekspresowym do Ameryki, do swojego rodzinnego kraju. Gdzieś tam być może zabrakło piłek u niego gdzieś pod domem i postanowił, spodobała mu się piłka i mówi, kurczę, przekopię ten stadion, a może doleci. No nie wiem, czym się sugerował, no bo strzał co najmniej beznadziejny. Nie wierzę w to, że aż tak źle przycelował tutaj Fajka. No i na pewno jest załamany, no bo w momencie, gdyby on teraz by strzelił jeszcze tą bramkę, no to mogłoby się tutaj zadziać naprawdę ciekawie. No szkoda. No ale ja bym jeszcze go nie skreślał. Ja widziałem tego chłopaka, co on potrafi. Oczywiście Mattiemu Playerowi nie można nic odmówić, jeżeli chodzi o umiejętności, bo naprawdę to jest moim zdaniem jeden z najlepszych zawodników, a przynajmniej najciekawiej grających dotychczas, przynajmniej na transmisjach, bo to też jest troszeczkę różnica grać w zaciszu domu, a jednak ze świadomością, że oglądają cię ludzie. Wtedy już troszeczkę się ta sytuacja zmienia, a Matty Player bardzo często potrafi to dobrze udźwignąć. I zobaczmy, jeszcze raz Fajka, jeszcze raz strzał po boku. No zobaczcie, jak niebezpieczny jest ten zawodnik. No i te 3-1 to mogło być naprawdę w dwie strony. Jednemu wejdzie, drugiemu nie, choć no akurat tak jak wspominałem, no dwóch doskonale ofensywnie usposobionych zawodników, z tym, że w tym dzisiejszym wydaniu widać, że Matty Player jest akurat tym, który celowniki nastawił dużo, dużo lepiej. Także moi drodzy, mamy 3-1, no i bezpośredni pojedynek Matty Playera z Fajką decyduje o tym, że MyClub Polska wygrywa z wychowanymi na PS-ie. No a w takim razie my może zobaczymy, co słychać u naszych kapitanów, bo wrócimy sobie do studia, oni za sekundkę się u nas tutaj pojawią. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, jakie oni zdanie będą mieli na temat tego meczu. Widzę, że już jest ze mną tutaj w studiu Haniola, więc czekamy już chyba tylko na Artura. Za chwilę powinien dołączyć, tak mi się wydaje. No ale jeżeli jesteś Haniola, no to też nie mogę skorzystać z tej okazji, jak przede wszystkim pogratulować ci, że no nie powtórzyłeś tego fatalnego wyniku z poprzedniego meczu, gdzie tam dostałeś szybko bramkę. Ja już się obawiałem, że tu będzie podobnie, że tu też bramka, ciężko było gdzieś tam zmieścić, no ale koniec końców udało się. No i taki, myślę, że bardzo szczęśliwy remis dla ciebie, jeżeli chodzi o koniec końców rozrachunek całego 4 meczu, prawda? Tak, no jestem bardzo zadowolony ogólnie ze zwycięstwa drużyny, z mojego meczu słabiej, ciężko mi się grało, no nie powiem, jakoś to nie szło po mojej myśli, ale może miałem złe po prostu chyba taktykę, jak na trzech defensywnych, tak, trzech obrońców środkowych, powinien chyba w ataku zagrać trochę szerzej, tak jak zresztą jak w 70 minucie, jak zrobiłem pauzę, zmieniłem ustawienie, od razu gra mi się też zmieniła. No dzisiaj no nie pozwalała gra na więcej, żeby wygrać. Niestety przeciwnik też był bardzo dobry. Ja miałem problemy, ale jakoś się udało zremisować. Dzięki temu udało nam się wygrać. Tak, ja też... Arturę, bo naprawdę ciężkie mecze wszystkie były. I różnie to się mogło potoczyć. No chciałbym tutaj pogratulować Hanioli. Mecze były dobre i tak jak wspomniał, tyle co ja widziałem i co tutaj rozmawiałem, gra nie do końca pozwalała na płynne, szybkie granie. Chociażby tutaj ten strzał Fajki, gdzie Pulisic miał po prostu wyborną sytuację. Na Fajka sam powiedział, że wcisnął praktycznie dwa razy kwadrat, bo no, było troszeczkę opóźnienie i nie miał pewności, że to od razu załapało, a to są po prostu no, milisekundy, można powiedzieć, prawda?
I to potem no, też powoduje, że gra się ciężko. To prawda, aczkolwiek to też jest taka smutna sytuacja, bo w trzech meczach, no niestety nie przegraliście, znaczy niestety nie przegraliście w trzech meczach, a jednak ta jedna przegrana, kurczę, i to w takim meczu, gdzie no wszyscy widzieliśmy, że no Matty Player i Fajka są, jak już wspominałem, wyborni zawodnicy, jeżeli chodzi o ofensywę, no i to samo pokazali, że tam po prostu jednemu padło troszkę więcej, drugiemu mniej, bo poza jeszcze strzałem Pulisicia, o którym Artur wspominałeś, to jeszcze na koniec Aubameyang spróbował po boku uderzyć, też bardzo groźne, niebezpieczne uderzenie, także tam wszystko było na styku, to, że wynik był 3-1, to tylko dlatego, że obu grał bardzo ofensywnie, ale jeżeli tam by było 4-4, myślę, że też by to nic nie przeszkodziło, nikt by się nie zdziwił, no ale co, w takim razie... Znaczy, dodam tylko jeszcze tutaj, że bo tutaj z Elemem rozmawiałem, który grał właśnie z Haniolą i no... Troszeczkę nie ukrywał, że się czuł rozczarowany, bo miał wrażenie, że miał kilka no, takich dogodnych sytuacji do strzelenia gola, przynajmniej do więzienia tego tam skromnego zwycięstwa. Ale no, e-futbol to jest taka gra, że nigdy nie wiadomo, ktoś może zrobić jedną, dwie akcje, strzelić i Haniola świetnie to zrobił, wykorzystał. No i praktycznie dowiózł zwycięski remis. No tak naprawdę ja zgadzam się, no z gry, jeśli chodzi o całe 90 minut z gry miał więcej na pewno Bartuditu. Ja wykorzystałem i to jeszcze podejrzewam, że to było po wylewie, bo tam przecisnąłem się, bo to była taka przeciśnięcie, było takie styk, że przepychaliśmy się z obrońcą, mój napastnik z jego obrońcą i Lautaro po prostu dostał piłkę, a różnie to mogło być, ale no to gra tak chciała. No. Nie będę ukrywał, że byłem bardzo z tego powodu szczęśliwy, ale no mogę trochę współczuć, ale no niestety. Tak to bywa. Raz tu się odbije, tak raz tam. Bywa. Także gratulacje i no co, do zobaczenia w rewanżu. No gra, bramka moja to nie była jakaś ładna, wypracowana akcja, tylko mówię, to bardziej po błędzie i po takim, można powiedzieć, można powiedzieć, że to wylew był w sumie obrońcy, bo to przepychanka, i która przeszła na moją stronę po prostu. Tak, i to jeszcze właśnie fajnie pragnę dodać tutaj, że to jest olbrzymia wartość tego turnieju, że tak jak właśnie Haniola tutaj widzisz, miałeś ciężki bój, z którego wyszarpałeś ten remis i teoretycznie jakby to był turniej indywidualny, no to miałbyś taki trochę niesmak, że jednak troszeczkę gdzieś tam w tym meczu może zabrakło paru akcji ofensywnych, no ale oczywiście jako doświadczony zawodnik to, co miałeś, wykorzystałeś, no ale tutaj przede wszystkim w tym momencie, kiedy właśnie wbiłeś na remis, no to rozwiałeś wątpliwości, no i tutaj sprawiłeś, że koniec końców tym wymęczonym, ale jakże zwycięskim remisem zapewniłeś swojej drużynie tutaj najważniejsze punkty, czyli zrobiłeś to, co na kapitana przystało, bo ja chcę zauważyć, że najlepsze drużyny poznaje się nie po tym, jak grają, kiedy mają najlepszy dzień, a właśnie kiedy wszystko jest przeciwko tobie, kiedy nie idzie, kiedy twoi zawodnicy podają do przeciwnika i wtedy jak zrobisz punkty, no to cieszy najbardziej. A też panowie, mam przede wszystkim Artur do ciebie. Tak, w ramach przeprosin jeszcze na koniec wybiłem piłkę na swój róg. Doliczonym już praktycznie po doliczonym czasie. Całe szczęście uda mi się to wybronić. Powiem ci, że chyba nagrodę fair play, jaką się przygotujemy dla ciebie, no bo takie zagranie to naprawdę trzeba docenić. Arturze, też chciałem nawiązać do nazwy waszego zespołu. Nazwa waszego zespołu to Wychowani na PS-ie. No to nie pozwolę, znaczy inaczej, nie mogę nie zapytać w takim razie, od jakiego PS-a zacząłeś swoją przygodę? Kiedy to był ten pierwszy raz, kiedy zacząłeś się wychowywać na Pro Evolution Soccer? To znaczy pierwsze takie kroki to Winning Eleven, ale tak zupełnie świadomie odstawiłem FIFA w 2003 roku, kiedy to był pierwszy PS i właściwie to się nazywało wtedy już PS3 i to była pierwsza edycja, która wyszła na peceta. Nie miałem konsoli, także pierwsze początki to były właśnie na komputerze, na strzałeczkach i przyznam wprost, że tak, bo to chyba po 3 latach jakąś PS2 kupiłem, przesiadłem się na PS2, jak złapałem pada, to nie wiedziałem, do czego to służy. Znaczy no bez przesady, ale powiedzmy, że to było po prostu zabawne. No i tak po prostu
ta przygoda sobie trwa. No niestety z PES-em się troszeczkę skończyła, zobaczymy jak tam potoczy się se futbol, a może doczekamy się w końcu jakiejś dobrej, powiedzmy, gry i symulacji piłkarskiej na miarę tego roku, który mamy, a nie gry na miarę gry sprzed 20 lat, prawda? Aczkolwiek nie wiem, czy te niektóre gry sprzed 20 lat typu PS6 nadal by nie były lepsze i nie sprawiałyby więcej przyjemności. No tutaj muszę przyznać, że coś w tym jest. Na pewno ciężej by było graczy gdzieś tam skompletować na tak dużą ilość, ale jeżeli chodzi o samą sobie grę, rozgrywkę, no to ja tak samo wspominam bardzo dobrze tamte czasy. Ja to zaczynałem jeszcze na PlayStation 1 w ISS-a 98, także też można powiedzieć, że się wychowywałem na tych markach. Też bardzo dobrze wspominamy te edycje, o których ty mówiłeś, no i szczególnie edycję 2005, gdzie tam Mateusz Borek ze swoim jakże precyzyjnie dobranym komentarzem umilał nam granie. A w takim razie też pozwolę sobie zapytać Haniu o ciebie, no bo skoro macie w nazwie PS My Club Polska, to domyślam się, że i w waszych sercach bardzo głęboko Pro Evolution Soccer, więc od której edycji ty zacząłeś? Jak? Mógłbyś powtórzyć, przepraszam, Haniola, bo nie usłyszałem? Nie, przepraszam, bo ja myślałem, że mam wyciszony głośnik, ale to... Okej, bo zadałem ci pytanie, w takim razie od której... Jeszcze raz może powtórz? Tak. Ja powiem szczerze, ja zaczynałem od... U kolega miał PlayStation konsolę i graliśmy, przyniósł taką grę jak International Football i tam graliśmy, pamiętam, nocami, myśmy w trzech czy czterech się nawet potrafili zebrać i cały czas turnieje. A potem miałem długą przerwę i dopiero jak córce kupiłem na komunie Xbox 360, to wróciłem i odkryłem gry online, to wróciłem do PS-a. Chyba zacząłem od PS17 grać. Czyli zobacz, Haniola, jaką zbawczą rolę komunia może sprawić, prawda? Dokładnie. Słuchaj, ale też poza twoją dobrą grą, no to warto docenić, że jesteś dobrym strategiem. Dobrze wiesz, jak dać komuś prezent, z którego będziesz szczęśliwy, a z którego ty będziesz mógł ewentualnie skorzystać w końcowym rozrachunku. Także super. Panowie, co gratuluję przede wszystkim obu spotkań, bo naprawdę moim zdaniem żaden z was nie może tutaj mieć pretensji do żadnego z zawodników, bo każdy naprawdę dał z siebie wszystko. To było widać w każdym spotkaniu, bo mówię, jedyny wynik, który nie był zremisowany, to akurat w meczu, gdzie naprawdę panowie oboje prezentowali bardzo wysoki poziom, także no, mogło się dzisiaj to rozstrzygnąć różnie, ale rozstrzygnęło się to na korzyść PS My Club Polska. Wychowani na PS-ie mogą w takim razie troszeczkę jeszcze tutaj przycisnąć, żeby no w tym wypadku chyba gonić PS My Club, no bo PS My Club na trzecim miejscu, więc macie tutaj orzech do zgryzienia, być może PS My Club przeskoczy nawet wyżej, także zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Gratuluję serdecznie i dziękuję panowie za wywiad. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Gratulacje dla drużyny przeciwnej. Tak, więc dziękuję bardzo panowie. No i co, w takim razie możemy powolutku zbierać się do końca, ale zanim jeszcze to nastąpi, ja pozwolę sobie wam zaprezentować, jak wygląda klasyfikacja, no bo ze względu na to, że troszeczkę delikatnie mieliśmy opóźnienia, no to też nie miałem kiedy zaprezentować wam przed spotkaniem, jak wygląda klasyfikacja, także wykorzystując, że mamy jeszcze tutaj parę minut, bo następny mecz, następna transmisja zaczyna się o godzinie 20:50 i gorąco zapraszam tam już e-futbolista z Pet Shop Boys, czyli ten mecz, który wywołałem jako pierwszy, bo mi się tak wydawało, ale jak już wspominałem, tylko ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów, więc ja do tej grupy nie należę. No ale najważniejsze, że chłopaki tutaj, którzy ostatecznie zagrali naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bardzo mnie to cieszy. No i liczę na to, że tak samo będzie w pojedynku e-futbolista z PS Shop Boys, no bo tam też bezpośredni rywale, no i na pewno będą chcieli sobie coś udowodnić, no ale właśnie mówiąc o rywalach, no to zobaczmy przede wszystkim, jak wygląda ta klasyfikacja, o której wam przed sekundą wspominałem.
No i tutaj widzimy poprzednia kolejka grupy A, czyli grupy, która będzie do obejrzenia już w niedzielę, w następne mecze. Tutaj Rybak Esports uległ Odrze, Wodzisław Forfan wygrał z Wild Gamers. I zobaczmy tutaj, jak to się prezentuje w tabeli. Na pierwszym miejscu Freestyle Crew, 4 zwycięstwa, tylko jeden remis. Odra Wodzisław, 4 zwycięstwa, jedna porażka. Forfan Team, 3 zwycięstwa przy dwóch porażkach. I na czwartym miejscu Gaz robi gaz. No i zobaczmy jeszcze, jak to będzie wyglądało w następnych spotkaniach. Freestyle Crew będzie grał z Gaz robi gaz i Odra Wodzisław będzie grała z Wild Gamers. Poza tym, poza transmisjami, będzie również Forfan Team All Stars. A jeżeli chodzi o wyniki czwartej kolejki grupy B, no to tam to się prezentuje następująco. Wild Esport wygraje z kasztaniakami, 7-1. Galaktyczni e-futbolista 8-0 i PESShop Boys. Gdzieś mi to delikatnie uciekło, dajcie mi sekundkę, bo muszę sobie to cofnąć. PESShop Boys z PES My Club Polska 4-4, czyli remis. No i pierwsi są w tabeli Galaktyczni z 4 zwycięstwami, Wild Esport na drugiej pozycji, PES My Club Polska, których przed chwilą oglądaliśmy dzięki swojej wygranej, są na trzeciej pozycji, a być może już nawet na drugiej, na czwartej Wychowani na PS-ie. No i zobaczmy, jak pozostałe spotkania. Teraz mieliśmy okazję oglądać PES My Club Polska z Wychowanymi na PS-ie. Już za chwilkę przed nami e-futbolista kontra PESShop Boys. Poza tym Kasztaniaki z Galaktycznymi, a zespołem pauzującym ze względu na to, że w tej grupie akurat mamy 7 drużyn, jest Wild Esport. Także tak to się, moi drodzy, prezentuje. No jestem bardzo, bardzo ciekawy, co zaprezentuje nam e-futbolista i PESShop Boys. No bo zobaczmy jeszcze, jak to się prezentuje na tabeli, bo e-futbolista na miejscu 5, PESShop Boys na miejscu 6, aczkolwiek tutaj żadnej z drużyn bym nie skreślał jeszcze w końcowym rozrachunku, no bo oni już też potrafili pokazać, że naprawdę w e-futbol potrafią zagrać, także podejrzewam, że drużyna, która wygra dzisiejsze spotkanie, będzie miała otwartą drogę do tego, żeby tutaj powalczyć jeszcze o najwyższe laury w tej grupie. No, a drużyna, która ulegnie, no to na pewno będzie miała tą sytuację dużo, dużo bardziej utrudnioną. Także co, moi drodzy? Możecie coś przekąsić, napić się, zróbcie sobie herbatki, ewentualnie nalejcie złotego napoju bogów, bo już o 20.50 zapraszam na wywiady z zawodnikami drużyny e-futbolista i oczywiście PESShop Boys. Także co? Do zobaczenia już niedługo.